Stawiamy na zdrowie. Jak z tym zdrowiem, panie doktorze? Ogólnie czy w naszej drużynie? No raczej ogólnie też, ale jak w naszej drużynie? Nie zapeszając, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie mamy w tej chwili większych kłopotów takich od strony kontuzji. Więcej problemów, ale to też niewielkie. Po prostu są wynikiem przeciążeń, takich, które wynikają z ciężkiego sezonu, nie tylko reprezentacyjnego, ale sezonu ligowego. A jak jest z tą siatkówką? Czy to jest w pana pojęciu bardziej urazowy sport niż inne, czy to jest trzymamy się średni? Przeprowadziliśmy kilka lat temu takie dwuletnie badanie urazowości w lidze męskiej i żeńskiej w siatkówki i wykazaliśmy, że to wcale nie jest bezpieczny sport. Oczywiście w zależności od jakie kryterium przyjmiemy za definicję kontuzji, ale w przeciągu tych dwóch lat właściwie 43% zawodników miało jakieś problemy zdrowotne natury stricte ortopedycznej. My się wtedy na tym skupiliśmy, co pokazuje, że to nie jest bezpieczny sport. Każdy z tych zawodników daje z siebie, niezależnie od pozycji, maksimum dla drużyny i z tego rodzą się kontuzje. Także mówię, ponad 40%. Paradoksalnie mamy bardzo duże problemy, żeby opublikować te dane, bo czasopisma zagraniczne, bazując na zdecydowanie gorszych ligach, trzymają się cały czas tej wersji, że to jest bezpieczny sport, taki rekreacyjny. No nie porównujmy poziomu ligi, na przykład, nie wiem, norweskiej czy duńskiej z naszą, a z tamtych lig są publikacje pokazujące, że to jest bezpieczny sport. Pana ocenie, panie doktorze, to co robią siatkarki, siatkarze obecnie w jakiś tam sposób zabezpiecza, daje większe szanse na uniknięcie kontuzji? Przygotowanie fizyczne, ogólne, atletyczne to jest podstawa. To jest absolutna podstawa i mam nadzieję, że my tutaj wspólnie, wszyscy lekarze, którzy pracują dla związku, opracowaliśmy taki odpowiedni model prewencji, trenerzy przygotowania. Tak, siatkówka jest jedna z niewielu dyscyplin, gdzie właściwie rola trenera przygotowania fizycznego jest bardzo, bardzo istotna. Inne dyscypliny, jak piłka nożna, koszykówka, uczą się dopiero tej podstawy. A tutaj śmiem nawet twierdzić, że ten trener przygotowania to jest tak samo poszukiwany jak najlepszy zawodnik w siatkówce i ich rola jest bardzo istotna. Tak. Z takiego mojego doświadczenia, powiedzmy traumatologa sportowego, nie da się uniknąć kontuzji, nie da się. Natomiast w takim statystycznym ujęciu tak, są prace pokazujące, że jeśli jest człowiek dobrze przygotowany do gry, dobrze zmotywowany, gdzie pamiętajmy również, że wysiłek, czyli to, co teraz robimy, to jest nie tylko efekt rozbudowy mięśni, ale to jest kwestia mentalna również, tak? Kwestia koncentracji, szybkości reakcji, o tym pamiętajmy. To jeśli popatrzymy na wysiłek fizyczny od tej strony i przygotowanie, to tak, to zabezpiecza nas przed kontuzjami. I na koniec, wracając do Wrocławia, czego życzyć panu doktorowi? No, wyjazdu do Tokio.